Czwarty zlot pojazdów zabytkowych odbył się w tym roku w Parku Militarnym w Lubinie. Można było z bliska przyjrzeć się pojazdom, których na polskich drogach od dawna już nie zobaczymy. Fani zabytkowych pojazdów zjechali się do parku z całej Polski. Lincoln Continental Mark IV jest to wersja Cartier z wyposażeniem wnętrza Lipstick. 76 rok. Na wszystkich zlotach, które były do tej pory, byliśmy. Tutaj w Lubinie pierwszy raz? W Lubinie pierwszy raz. I jak wrażenia? Bardzo fajnie, bardzo fajne miejsce, bardzo interesujące miejsce. Ogólnie fajna organizacja też, bo wszystko jest tak jakby wokół tego głównego placu połączone w jedną całość. No jest dopiero początek, że myślę, że będzie jeszcze lepiej niż jest teraz. To jest Chevrolet Camaro, 78 rok. Oryginalnie silnik był 5700 pojemność, 200 koni, ale gdzieś rok temu zajechałem ten silnik i ustawiłem mocniejszy 6600 pojemności, 400 koni teraz mam. No trochę drogie, to jest tak jakby mieć jedno, dwoje dzieci w domu. Ja cały czas kibicuję mężowi. Jeździmy razem, tak, tak. Razem cieszymy się tą pasją. Podczas zlotu zwiedzający mogli obejrzeć blisko 100 odnowionych zabytkowych aut i motocykli. Spośród samochodów królowały Fiaty, Polonezy, Syrenki, Mercedesy czy Cadillac. Mamy blisko 100 pojazdów, pięknych samochodów, naprawdę fantastycznych motocykli, mamy też większe pojazdy i wszystkie naprawdę są wymuskane do ostatniego szczegółu, naprawdę warto je zobaczyć, zresztą za mną chyba troszeczkę widać. Zlot był częścią Europejskich Dni Dziedzictwa. W sobotę i niedzielę oprócz zlotu na odwiedzających Park Leśny w Lubinie czekał także Gród Słowiański, warsztaty kowalstwa, pszczelarstwa czy tkactwa, a także pokazy historyczne i pokazy mody cywilnej z lat 30. i 40. XX wieku wraz z zabytkowymi rowerami. Taką imprezą, która scala tak naprawdę ten weekend jeszcze z kolejnym, bo kolejny to również będą Europejskie Dni Dziedzictwa, to jest Gród Słowiański. Gród Słowiański w swoim stałym miejscu, czyli tam bardziej od strony Chrustnika na Polance, jest bardzo dużo gier i zabaw, można strzelać z łuku, można strzelać z procy, można pobawić się w strefie woja, więc wykazać się swoją męskością. Jesteśmy z Legnicy. Bardzo nam się podoba, u nas brakuje jednak takiego miejsca, żeby też z dziećmi gdzieś tam wyjść. Tutaj fajna forma rekreacji. Jest to bardzo ciekawa atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Przy mieście jest mały park, nie ma po prostu takich atrakcji, a tutaj można połączyć przyjemne z pożytecznym. I spacer z dzieckiem, i atrakcje dla dzieci, i jeszcze dorosły też może skorzystać. Europejskie Dni Dziedzictwa w Parku Militarnym potrwają do 19 września.